Od progu lat 90. osiągamy coraz niższe wartości wskaźnika urodzeń, a kolejne analizy utwierdzają nas w przekonaniu, że pod względem populacyjnym sytuacja Polski będzie się tylko pogarszać, niosąc za sobą poważne problemy dla naszej gospodarki i systemu świadczeń socjalnych. Niemniej jednak będzie to społeczeństwo, w którym przyjdzie nam żyć. Dlatego warto badać, jak będzie się ono kształtować. Zatem dziś przyjrzyjmy się raportom szacującym kształt polskiej populacji w roku 2060, rozważając zarówno warianty negatywne, jak i optymistyczne. Od transformacji ustrojowej Polska ma coraz większy problem ze wskaźnikiem dzietności. O ile w roku 1989 wynosił on jeszcze 2,08, a więc osiągał niemalże wartość 2,1 zapewniającą zastępowalność pokoleń, to w kolejnych latach zaczął on wyraźnie spadać, aż osiągnął swoje dno w 2003 roku, kiedy to wyniósł zaledwie 1,22. Jednocześnie stan ten nie wynika wyłącznie z sytuacji ekonomicznej Polaków, braku żłobków i przedszkoli, czy niewystarczających ułatwień zawodowych dla rodziców. Kwestiami nawet bardziej znaczącymi dla obecnej sytuacji demograficznej są kultura i normy społeczne, w ramach których Polacy po prostu nie chcą poświęcać swojej niezależności i swobody na rzecz odpowiedzialności za rodzinę, a sama rola rodzica jest często przedstawiana w kulturze jako coś negatywnego. Szerzej omawialiśmy to w materiale poświęconym temu, dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci. Główny Urząd Statystyczny co mniej więcej 10 lat przygotowuje specjalny raport, który ukazuje nie tylko dotychczasowe trendy populacyjne, ale także przedstawia ich prognozy w oparciu o różne grupy czynników mające wpływ na kształtowanie się naszej populacji. Niedawno ukazało się kolejne z cyklu tych badań, które analizuje, jak będzie kształtować się demografia Polski w okresie 2023-2060. Twórcy raportu zaznaczają, że dla każdego aspektu polskiej demografii, to jest współczynnika dzietności, umieralności czy nawet migracji, tworzą trzy scenariusze, mające przedstawiać optymistyczny, neutralny oraz pesymistyczny zestaw czynników oraz ich przełożenie na ostateczne ukształtowanie się piramidy wieku czy odsetka osób w wieku produkcyjnym. Autorzy raportu wskazują, że współczynnik dzietności oscylujący w ostatnich latach wokół wartości 1,3-1,4 dziecka na kobietę jest daleki od wymaganego do zastępowalności pokoleniowej 2,1. Owszem, możemy dostrzec krótkie okresy, kiedy wartość wskaźnika miała trend wzrostowy, jak na przykład w latach 2015-2017, zaraz po wprowadzeniu programu 500+, to jednak pojedyncze świadczenie socjalne nie jest w stanie odwrócić negatywnego trendu w demografii z ostatnich lat, przez co w 2022 roku osiągnęliśmy poziom tego wskaźnika wynoszący zaledwie 1,26. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim badacze dostrzegają przesunięcie się wieku, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. Jeszcze w latach 90. był to najczęściej wiek 20-24 lata, podczas gdy dziś jest to już 25-34 lata. Pokłosiem tego stanu rzeczy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kobieta rodząca po raz pierwszy w tym wieku będzie miała kolejne dzieci, między innymi z uwagi na obniżającą się płodność wraz z wiekiem. Udowadniają to zresztą kolejne statystyki, które wskazują, że aż 44% ciąż w 2021 roku przełożyło się na pierwsze dziecko w rodzinie. Drugie dziecko rodziło się w 34% przypadków, zaś trzecie w zaledwie 15%. Warto jednak podkreślić, że GUS przewiduje w najbliższych dekadach lekki wzrost współczynnika dzietności, zarówno w wariancie optymistycznym, jak i neutralnym. Wpływ na to mają mieć zarówno wzrost poziomu zamożności Polaków, jak i kolejne wdrażane programy polityki zdrowotnej, np. profilaktyka nadwagi i otyłości, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego itd. oraz programy socjalne skupione na wspieraniu rodzin wielodzietnych, np. Karta Dużej Rodziny oraz rozbudowanie infrastruktury wczesnoszkolnej. Niestety w obu tych wariantach nie uda nam się osiągnąć optymalnego poziomu współczynnika dzietności na poziomie 2,1. Ma on wynieść odpowiednio 1,5 oraz 1,8. Co istotne, nawet optymistyczny wariant oznacza tutaj jedynie poprawę, ale nie rozwiązanie problemu. Kolejnym dużym problemem dla Polski w nadchodzących latach ma się stać również nadwyżka osób w wieku poprodukcyjnym. Jak wiadomo, nasz system emerytalny opiera się o umowę międzypokoleniową, w ramach której osoby w wieku produkcyjnym utrzymują obecnych emerytów. Niestety, przez wzgląd na niską dzietność mamy coraz mniej korzystną proporcję między tymi dwiema grupami. Do 2060 roku liczba osób w wieku produkcyjnym może spaść od 25 do nawet 40% względem obecnych 22 milionów. Oznacza to, że o ile teraz 100 osób w wieku produkcyjnym utrzymuje około 70 emerytów, to za 35 lat dysproporcja ta wyniesie 100 pracujących na 105 emerytów. Spowoduje to nie tylko drenaż finansów publicznych, ale także większy ucisk fiskalny osób pracujących. To z kolei może zachęcać do emigracji poza granice Polski oraz spowolni bogacenie się tych, którzy zostaną, co z kolei spowolni nasz ogólny wzrost gospodarczy.
Rozwiązań tego problemu jest wiele, jednak szczególną uwagę raport poświęca usprawnieniu systemu pomocy zdrowotnej. Z perspektywy rządowej dostrzega się niedofinansowanie NFZ oraz braki kadrowe. W raporcie pod tytułem Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020, przywoływanym przez GUS w ramach omawianego raportu, autorzy wskazali, że zwiększać się będzie przeciętny wiek osób wykonujących zawody medyczne. Już dziś aż 45% lekarzy nad Wisłą ma powyżej 55 lat, zaś wśród pielęgniarek współczynnik ten wynosi 33%. Tracimy wielu specjalistów przez wzgląd na możliwość wyższych zarobków dla lekarzy oferowanych przez zachodnie szpitale. W ostatnich latach odnotowaliśmy również spadek ilości szpitali w kraju o 80 placówek, co również ma poważne konsekwencje, w szczególności w okresie post-covidowym. Jak wiadomo, w okresie pandemii znacząco wydłużyły się kolejki do specjalistów, szczególnie onkologów, co przyczynia się do nadwyżkowych śmierci osób w wieku produkcyjnym. Raport wskazuje jednak, że problemem jest również zły styl życia samych Polaków. Alarmujące są wskaźniki dotyczące problemów takich jak otyłość, nadmierne spożywanie tytoniu i alkoholu, czy niezdiagnozowane nadciśnienie, coraz powszechniejsze wśród naszych obywateli. Ważnym elementem poprawy sytuacji w tej sferze ma być aktywizacja społeczna pod względem profilaktyki zdrowotnej. Przykładem takiej inicjatywy ma być program Planuj Długie Życie, zachęcający do zdrowszych nawyków i wskazujący, z jakich badań i usług możemy korzystać w ramach NFZ, by dłużej pozostać zdrowym i sprawnym. Niestety nie jest to wciąż program optymalny, głównie przez wzgląd na dość ograniczony zakres darmowych usług profilaktycznych i długie kolejki do specjalistów. Jednocześnie, jeśli wspomniane programy rządowe odniosą skutek, a NFZ będzie dalej reformowany i usprawniany, to raport sugeruje też, że znacząco powinna wydłużyć się średnia długość życia Polaków. W 2060 roku osób powyżej 85 lat będzie aż o 83% więcej i to w negatywnym scenariuszu. Scenariusz optymistyczny zakłada aż trzykrotny wzrost osób w tym wieku. Z jednej strony jest to kolejny czynnik nadwyrężający system emerytalny, co opisywaliśmy już w materiale poświęconym temu, jak funkcjonuje ZUS, ale jednocześnie warto dostrzec, że dla dzisiejszych dorosłych oznacza to, że nawet przy potencjalnym podniesieniu wieku emerytalnego może się okazać, że będziemy żyć na tej emeryturze znacznie dłużej niż nasi dziadkowie. Mimo to działania wyłącznie w obszarach zdrowia publicznego i dzietności mogą co najwyżej opóźnić problem kurczenia się populacji. Rodzi się nas po prostu zbyt mało i nawet zwiększenie długości naszego życia nie przełoży się na zwiększenie populacji kraju. Aby więc utrzymać obecny poziom populacji, a co za tym idzie także wzrostu gospodarczego, konieczne jest korzystanie z migracji. Pocieszającą informacją może być to, że według GUS od kilku lat utrzymujemy i powiększamy profit migracyjny, to jest więcej Polski do ludzi przyjeżdża niż wyjeżdża. Choć jest on głównie związany ze zwiększaniem się liczby migrantów z krajów położonych na wschód od Polski, np. Rosja, Białoruś, Ukraina, Armenia, Kazachstan, Indie, a nie wzrostem migracji powrotnych z krajów zachodnich Europy. Przyczynia się do tego nie tylko masowa migracja ludności ukraińskiej po wybuchu wojny, ale też choćby uproszczenie części procedur dla imigrantów zarobkowych. Jednocześnie należy tu odnotować, że w krajach, które są tradycyjnym źródłem migracji do Polski, w szczególności Ukraina, Białoruś i Rosja, również następuje szybkie starzenie się ludności. Dla utrzymywania wysokiego, dodatniego salda migracji konieczny będzie zatem napływ imigrantów z krajów bardziej odległych od Polski, ale charakteryzujących się młodszą populacją. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez sam GUS, nie ma też co liczyć na to, że do Polski wrócą ludzie, którzy wyemigrowali na zachód po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jedynie 15% respondentów deklaruje, że wróci do kraju bez względu na sytuację gospodarczą nad Wisłą. Tak więc chcąc utrzymać jak najwyższy poziom ludności, Polska musi stać się krajem nieco mniej homogenicznym. Tworzy to jednak dodatkowy problem związany z integracją nowo przybyłych. By choć częściowo zrekompensować ubytki na rynku pracy, konieczna będzie większa dywersyfikacja krajów pochodzenia imigrantów. Oznaczałoby to pojawienie się większej liczby osób z odmiennych kulturowo krajów azjatyckich czy afrykańskich, co może przyczyniać się do pojawiania się problemów związanych z barierą kulturową, ze znajomością języka czy brakiem wykształcenia. I warto wyciągać tu wnioski z doświadczeń krajów takich jak Szwecja czy Niemcy, których władze w ostatnich latach wprost przyznały, że brak oczekiwania asymilacji kulturowej od migrantów doprowadził do powstawania gett, pogłębiania się wewnętrznych konfliktów i destabilizowania społeczeństwa. Jednocześnie zauważmy, że niestety tylko wariant optymistyczny modelu przygotowanego przez GUS zakłada, że migracja poprawi naszą sytuację demograficzną, czy raczej ograniczy negatywne skutki niskiej dzietności i wysokiej umieralności. Dlatego też ogólnie wnioski końcowe z raportu są dość negatywne. W żadnym z przedstawionych scenariuszy Polska nie zwiększy ani nie utrzyma obecnej populacji. Jeśli czynniki ekonomiczne będą korzystne, a nasza władza racjonalnie podejdzie do opisywanych tutaj problemów, to możemy przypuszczać, że do 2060 roku populacja kraju zmniejszy się o około 3 miliony ludzi, a według negatywnego scenariusza ubędzie nas aż 11 milionów, czyli niecałe 30%. W Polsce zostałoby niecałe 27 milionów ludzi, z czego dominującymi grupami wiekowymi byliby 40-, 50- i 70-latkowie.
Co jednak istotne, pokazuje to też, że nadal mamy dość spory zakres możliwych scenariuszy w tym aspekcie. Więc nawet jeśli wiemy już, że w kwestii demografii nie będzie dobrze, to wciąż jako naród, ustanawianym prawem i naszymi wyborami, możemy zdecydować, parafrazując znanego Polaka, czy czeka nas mniejsze zło, czy też bardzo wielkie zło. A na koniec zapraszamy też do naszego sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie m.in. koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, a także kubki z ciekawym wzorem oraz książkę Wojna idei, myśl po swojemu, w której rozwinięte jest wiele tematów poruszanych na obu naszych kanałach. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!